Wszechstronny i do tego niepokonany, a w dodatku walczący u siebie Chorwat zagrzebia. Rodriguez nigdy nie walczył przez trzy rundy. Erslan smak pięciominutowek zna. Kategoria ciężka, ciosy więc mają swoją wagę i moc. Ciosy czy kopnięcia? Obaj są świetnymi kickbokserami. To prawda, no i trzeba przyznać, że potężne zasilenie w osobie Rodrigueza i Erslana kategorii 93. A w federacji KSW przewaga zasięgu i wzrostu po stronie Erslana. Chorwat tutaj na pewno jest powrotem tego starcia. Rozpoczyna od tych dewastujących kopnięć w łydkę. A z drugiej strony ja tak nie bardzo i do końca wiem, dlaczego on jest takim zdecydowanym faworytem tego starcia. Walk ma mniej niż Rodriguez. Publiczności. Publiczności to tak, to rzeczywiście. Ale też gdzieś słuchając głosów świata MMA, wielu ekspertów tej dyscypliny, no faworyzowany jest jednak tutaj Chorwat. No zobaczymy. To jest kategoria półciężka. Tak, na razie walka jest spokojna. Będą takie zrywy. Erslan stara się ustawić swojego rywala na siatce, ale widzą państwo, no zdecydowanie mocno i agresywnie Darwin Rodriguez, choć z drugiej strony co do techniki to można by było się przyczepić. Jest szansa, żeby skończyć tę walkę szybko. Wieje się, leży, walczy o życie Darwin Rodriguez. Próbuje jeszcze podpinać się troszeczkę z automatu pod nogę rywala, strasząc ewentualną próbą dojścia do jakiejkolwiek dźwigni. Ale nam to teraz ożyła Arena Zagrzeb, bo to będzie koniec pojedynku. Tak efektownie z KSW wita się Chorwat Iwan Erslan. Najpierw było potwornie mocne kopnięcie, później piorunujący cios, a później dokończenie tego parterze. Jest mocny. Jest mocny. Poczuł krew i nie wypuścił tego zwycięstwa Chorwat. Czwarte zwycięstwo z 8 przed czasem. Po ciosach. I ciągle niepokonane. Taka pompatyczna, monumentalna wręcz ta muzyka. Trzeba przyznać, że taka posągowa wręcz również postać Iwana Erslana. No i zwycięstwo, które tu w tej hali w Zagrzebiu ucieszyło chorwackich kibiców. Wreszcie! A wiedział, że trzeba kończyć rywala, który cały czas jeszcze mocno odczuł te ciosy wcześniej, no i nie był w stanie wrócić do tego pojedynku, mimo że próbował. Darwin Rodriguez, za mocny dla niego dzisiaj Iwan Erslan. Tak jak wspomniałem, naprawdę ciekawe wzmocnienie kategorii półciężkiej KSW. I tu już przynajmniej nie będzie żadnych wątpliwości i już się zbiera ta radość kibiców w Zagrzebiu. Damy i gospodo, pobiednik je. Ladies and gentlemen, your winner is Iwan!